Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku dotyczącym gry Diablo 3. Będzie to pierwszy filmik stricte gameplayowy, ponieważ jak mogliście wcześniej zauważyć na moim kanale, wrzuciłem materiał dotyczący instalacji tej gry, która no, potrafi sprawić wiele kłopotów. Ale do rzeczy. Zakończyłem właśnie grę w Starter Edition, czyli taką wersję demo Diablo 3, do której mamy dostęp po założeniu konta na Battle.net oraz po aktywacji specjalnego klucza, który dołączany jest gratisowo do oryginalnej gry Diablo 3 lub możemy go zakupić za złotówkę na Allegro. Polecam wszystkim, którzy chcą przetestować swój komputer względem kompatybilności z Diablo 3 lub którzy zastanawiają się, czy warto wydać około 150 zł na pełną wersję. Myślę, że gra, którą zakończyłem wszystkimi pięcioma klasami postaci, pozwoliła mi na wyrobienie sobie w miarę wiarygodnego zdania na temat produkcji Blizzarda i niewiele by się ono różniło, gdybym grał w pełną wersję, której niestety nie posiadam. Także przedstawię Wam teraz pokrótce, jakie wychwyciłem w moim zdaniem plusy i minusy tej gry. Zacznijmy może od minusów, żeby przejść później do pozytywów, jakie ze sobą niesie Diablo 3. Zaskoczył mnie brak many u postaci, która byłaby uzupełniana z flaszki, podobnie jak życie. Obecnie, kiedy chcemy skorzystać z jakiegoś czaru lub umiejętności specjalnej, musimy w przypadku czarodzieja poczekać, aż mana sama nam się zregeneruje, a grając barbarzyńcą musimy wyprowadzić serię ciosów zwykłych, aby zyskać energię na cios specjalny. Ja uważam, że flaszki z maną były lepszym rozwiązaniem. Flaszki z życiem obecnie mogą być aktywowane dopiero po upływie określonej liczby sekund, nie możemy ich pić kiedy chcemy, tak jak miało to miejsce w poprzednich częściach, dla mnie minus. Zaskoczyło mnie negatywnie również jednakowe wyposażenie, jakie może mieć każda z klas postaci, bo przyznacie chyba, że czarodziej wyposażony w tarczę wygląda dosyć dziwnie. Ja chciałbym, żeby było to zróżnicowane i żeby postacie miały niektóre elementy wspólne, dajmy na to pas, ale jednak żeby miały niektóre elementy wyposażenia przypisane tylko i wyłącznie do swojej klasy postaci, żeby nie były one uniwersalne. Nieco cukierkowa grafika także może być niemiłym rozczarowaniem dla fanów serii. Dla być może młodszych graczy będzie to plus, ale dla bardziej doświadczonych będzie to z pewnością duży minus, a mam na myśli brak, jak dla mnie brakuje takiego jeszcze bardziej mrocznego klimatu. Dowolnego przydziału punktów do poszczególnych cech wraz ze zdobywaniem kolejnego poziomu postaci. Wszystko jest przypisywane automatycznie, przez co tracimy poczucie dużego wpływu na rozgrywkę, takiego jak mieliśmy w części pierwszej i drugiej. To tyle tych kilka minusów, które zauważyłem w grze, a teraz chciałem Wam powiedzieć, co mi się spodobało. Na pewno spodobało mi się udźwiękowienie oraz wszelkie odgłosy, jakie wydają zarówno postacie, umiejętności, czary, jak i potwory. Myślę, że to jest bardzo fajnie zrobione. Bardzo dobra jest również mapa, na której zaznaczane są punkty, do których mamy dotrzeć, postaci, z którymi mamy porozmawiać, a także bardzo fajnie są zrobione teleporty, które od razu nam wskazują, do której lokacji mamy się udać, aby wykonać najbliższe zadanie. Wszystko jest bardzo, bardzo proste. 5 klas postaci to również fajna rzecz. Nie musimy czekać na żadne dodatki do Diablo 3 ani nic takiego. Od razu sobie gramy albo postaciami dystansowymi, które ja uwielbiam, albo postaciami walczącymi w zwarciu. Sterowanie oraz układ klawiszy jest bardzo przyjazny, bardzo intuicyjny, praktycznie po minucie gry i pobieżnym przejrzeniu menu możemy zorientować się, jak sterować postacią, do czego służą poszczególne klawisze i bardzo szybko nabrać wprawy w posługiwaniu się nimi. Ciekawą dla mnie rozwiązaniem jest wprowadzenie ciosów, które wyglądają prawie jak z Mortal Kombat. Mam na myśli tutaj zarówno efektowną oprawę graficzną, dźwiękową, jak i informowanie nas o zabiciu, powiedzmy, w przeciągu kilku sekund kilkunastu potworów, co skutkuje
pokazaniem się grafiki informującej nas o rekordzie. Również animacja postaci jest według mnie bardzo fajna, a gra chodzi nawet na słabym komputerze takim jak ja posiadam. Nie trzeba żadnej karty graficznej o wielkiej mocy ani nic takiego, możemy sobie spokojnie grać. Co do filmiku, który właśnie oglądacie, to przedstawiłem wam jak wyglądają moje postacie po walce z ostatnią większym bossem dostępnym w Starter Edition, czyli z Królem Szkieletów. Możecie sobie to zobaczyć. Nie nagrywałem walk z wszystkich klas, ponieważ jak widzicie bardzo obraz skacze i nie jest to wygodne do gry oraz nie jest to wygodne do oglądania, ale te dwie postacie, dwie walki mam nadzieję, że was zadowolą. Także to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o Diablo 3. Jeżeli będę miał pełną wersję, to na pewno jeszcze się do niej odniosę. Tymczasem was pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, hejka! Jego zaufany rycerz Lagdanan był zmuszony go zabić. Wtedy to sam Diablo wskrzesił Leoryka w postaci króla szkieletów, który został w końcu unicestwiony przez Aidana, syna monarchy.